namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Trader21, założyciel portalu independenttrader.pl oraz autor bestsellerowej czterotomowej książki Inteligentny inwestor XXI wieku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nasze rozmowy rozpoczynam zwykle taki mój przydługi wstęp, natomiast ostatnio działo się tak dużo, że szkoda na to czasu, od razu do sedna. Jak zawsze dzisiaj najpierw gospodarka i świat, a za 2-3 dni tematy inwestycyjne, także proszę wszystkich o czujność, jak zawsze będą dwie rozmowy. Pytanie, od czego zaczynamy? Czy Stany Zjednoczone, czy, uwaga, i tutaj nie każdy pewnie o tym wie, twoja w cudzysłowie wizyta, nie wizyta w telewizji polskiej? Jak wolisz, wszystko mi jedno. Dobra, to może ta telewizja polska, bo tutaj nie będzie chodziło o samą telewizję polską, ale o tematy tam poruszone. Pewnie sporo osób, tak jak powiedziałem, nie wie, że twoje wypowiedzi zostały wyemitowane i, uwaga, były krytykowane, ale bez połączenia z tobą na żywo. Więc zaraz zapytam o samo sedno, ale powiedz, jak to się stało, że było o tobie, ale jednak bez ciebie. Znaczy, wiesz co, ja telewizji nie oglądam od wielu, wielu lat. I dostałem zaproszenie przez pana nieprowadzącego, nie pamiętam nawet nazwiska ani nazwy programu, za co przepraszam oczywiście autora. I spytałem po prostu chłopaków ode mnie z teamu, czy uważają, że warto udzielić wywiadu. Stwierdzili, że rzeczywiście tak, jest to jeden z najlepszych prowadzących, gigantyczna wiedza. On dociera po prostu do prawdy, więc niesamowicie wysoko go ocenili. Zgodziłem się na taki wywiad, udzieliłem go oczywiście online, no bo nie mam je w Polsce od wielu miesięcy. I nagraliśmy blisko 30-minutowy wywiad, z którego wiem, że wyciął około 6 czy 7 minut. Głównie odnośnie tego, jak powinny wyglądać, jak powinno się kształtować ustalanie stóp procentowych, czy do niskie stopy są dobre i tak dalej. I puszczono tylko jakiś fragment, do którego odniosły się bodajże 3 osoby z mainstreamu. I odnosiły się bardzo negatywnie do tego. No, po prostu ta prawda jest taka, że jeżeli ktoś pracuje w instytucji finansowej, bądź jest, nie wiem, wykładowcą akademickim, no to może mówić tylko to, co albo go nauczono, albo to, co może powiedzieć. Więc nie mieli specjalnie wyboru, więc moje wypowiedzi spotkały się z bardzo taką ostrą krytyką. Więc szczerze mówiąc, już się nie mogę doczekać, kiedy zrobimy kolejne nagranie. Ale mam nadzieję, że będzie ta trójka komentatorów ta sama w studiu i wtedy zrobimy połączenie na żywo. I wtedy ja się będę mógł bezpośrednio odnieść do tego, co mówię. Bo ja uwielbiam debaty. Zwłaszcza z ludźmi, którzy się ze mną nie zgadzają. Bo wtedy wychodzi, czy masz wiedzę, czy nie. Nie wiesz, o co cię zapyta przeciwnik. Jakich argumentów użyje na poparcie swoich teorii. Jakich argumentów użyje do tego, żeby twoje teorie zdyskredytować, czy to, co mówić. No i wtedy widzowie mogą ocenić, kto ma rację. Mhm. Ten program można łatwo znaleźć w sieci, wystarczy wpisać Warto rozmawiać 7 grudnia 2020 roku. No właśnie, to odnieśmy się może do tych zagadnień, które tam zostały poruszone, bo pierwsza kwestia, którą tam podniesiono w odpowiedzi na twoje tezy. Jeden z gości, ekonomista, bardzo wyraźnie podkreślił, że to nie jest tak, że Europejski Bank Centralny od tak skupuje sobie bez zabezpieczenia obligacje, które emitują banki i korporacje. Podkreślił, EBC nie daje nikomu żadnych pieniędzy. EBC pożycza bankom pieniądze, na przykład pod zastaw hipotek. Nie ma żadnego rozdawania na lewo i prawo. Ale bzdury, gada. Wystarczy spojrzeć na bilans Europejskiego Banku Centralnego, co dokładnie skupuje. A pewnym elementem banku bilansu są obligacje korporacyjne wybranych korporacji. I tutaj daję znowu ten sam przykład, który dawałem. Załóżmy, że mam firmę dużo i potrzebuję w tym momencie pilnie kredytu, bo mamy lockdown, spadły mi bardzo przychody, lecę na stratach, zaraz mi się skończy gotówka. Więc emituję obligacje. Nagle się okazuje, że nie ma chętnych na obligacje, bo zaoferowałem powiedzmy 3% odsetek. Zaoferowałem 4%, ciągle nie ma, bo mamy trudną sytuację na rynku. Ludzie boją się kupować moje obligacje, bo nie wiedzą, czy ja przetrwam. Załóżmy, że jestem takim hotelem Gołębieski
i w pewnym momencie muszę oferować 15% odsetek od obligacji. Czyli przykładowo, dzisiaj pożyczam 100 milionów, emituję obligacje za 100 milionów, ale za rok muszę te 100 milionów oddać plus 15% odsetek, bo ludzie się obawiali o to, czy ja przetrwam kolejny rok, w związku z czym znalazłem nabywców moich obligacji tylko po tym, jak podniosłem odsetki do 15%. A teraz załóżmy, że jestem drugą korporacją, taką, która jest powiązana z bankiem centralnym, taką, której obligacje właśnie Europejski Bank Centralny skupuje i to skupuje od wielu lat. Dzwonię do Lagarde, czyli prezes Europejskiego Banku Centralnego, która została za oszustwa skazana prawomocnym wyrokiem. Chodziło o kilkaset milionów euro, a mimo wszystko nie przeszkadzało to, żeby posadzić ją na czele drugiego najważniejszego banku centralnego. I mówię, słuchaj, mam problemy, kończy mi się kasa, jest lockdown, ale muszę wyemitować obligacje, bo jest kilka fajnych hoteli do przejęcia. Potrzebuję przykładowo miliard euro. Dobrze, emituję obligacje, Europejski Bank Centralny to skupi. Na jakiej wysokości mam ustawić odsetki? No, niech to będzie powiedzmy 0,5% odsetek w ujęciu rocznym. Kiedy je wykupujemy? No, powiedzmy za 10 lat, bo wtedy już większość Twojego długu się zdewaluuje. Świetnie. Proszę moich finansistów, przygotujcie mi obligacje korporacyjne o terminie zapadalności 10 lat. Odsetki roczne na poziomie 0,5%. I robię zamkniętą emisję, która jest w całości skupowana przez Europejski Bank Centralny. Jak to wygląda? Czy Europejski Bank Centralny mi daje kasę? Nie. On mi tylko i wyłącznie pożycza. W zamian przyjmuje moje obligacje. Technicznie Europejski Bank Centralny zainwestował w obligacje jakiejś korporacji. Co zrobię? Wykorzystam te pieniądze po to, żeby wykupić przykładowo Gołębieskiego, który jest na krawędzi bankructwa. I tak właśnie wygląda polityka Europejskiego Banku Centralnego oraz wielu najważniejszych banków centralnych. Tutaj zahaczyłeś o bardzo ciekawy wątek związany z tymi hotelami. Za moment też na pewno zapytam o bunt na Podhalu, ale jeszcze kontynuując wątek tych korporacji, czyli tego skupowania obligacji korporacyjnych. Tam panowie w tym programie owszem przyznali, że pojawił się taki pomysł, natomiast miało to być nadzwyczajne narzędzie do zareagowania na dramatyczną zapaść w drugim kwartale 2020 roku. Tyle, że według ekspertów, którzy byli w tym programie, gospodarki poprawiają swoją kondycję i ten pomysł, to narzędzie nie jest jakoś szczególnie eksploatowane. I to nie miało być po to, żeby ratować jakąś konkretną firmę, tylko żeby ratować cały system. Co rozumiemy przez system? Ile jest firm dzisiaj, które potrzebują desperacko finansowania? Tysiące? Setki tysięcy? Ile dostało kredyt z EBC? Może inaczej. W ile obligacji korporacyjnych EBC zainwestował? Kilkanaście. Maks kilkadziesiąt. Czyli tak naprawdę największe firmy, międzynarodowe korporacje otrzymują pomoc z EBC. Reszta musi sobie radzić w warunkach rynkowych. Mówiąc wprost, jest zażynana przez lockdown. Jest to prowadzone po to, żeby przejąć po jak najniższej cenie, żeby największe korporacje oraz spółki Skarbu Państwa z różnych krajów przejęły po prostu majątek z rąk prywatnych. To jest to, co kiedyś powiedziałem. Za 10 lat albo będziemy pracować dla rządu, patrz, państwowych spółek, albo będziemy pracować dla największych korporacji. I tak będzie, jeżeli się ludzie nie obudzą. Czy to jest tymczasowe? Jakiekolwiek rozwiązanie wprowadzane tymczasowo zostaje z nami na lata. Ktoś kiedyś pięknie zacytował, że nic nie jest trwalsze niż tymczasowe programy rządowe. W tym przypadku powinniśmy to odnieść do działań banków centralnych. Quantitative easing, czyli dodruk po to, żeby skupić obligacje rządowe w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął się w trzecim kwartale 2008 roku. Był tymczasowy. Stopy procentowe obniżono do zera tymczasowo. Obligacje korporacyjne w EBC też miał inwestować tylko i wyłącznie tymczasowo. Tymczasem do tego, co rozpoczął EBC, przyłączył się Bank Japonii oraz Fed. Kiedy Bank Japonii po raz pierwszy jako jedyny bank w tamtym czasie skupował akcje, czyli za świeżo wydrukowane pieniądze, świeżo wydrukowane jeny,
skupował akcje. Jeżeli ty chcesz kupić akcje, ja chcę kupić akcje, najpierw musimy ciężko na nie zapracować. Bank centralny może wykreować społeczną walutę, następnie skupi akcje po dowolnej cenie. No bo jeżeli coś kupujesz tak naprawdę po koszcie zero, bo wydrukowanie jenów cię nic nie kosztuje, to nieważne, czy kupujesz akcje taniej, średnio wycenione, czy cholernie drogie. To było też tymczasowe rozwiązanie. Tymczasem później przyłączył się do tego szwajcarski bank centralny i nawet w Polsce przebąkuje się o tym, że NBP powinien zacząć skupować akcje po to, żeby podpompować nasz rynek. To jest chore. I tak wyglądają właśnie tymczasowe programy. Tam zgodzono się również, że nie jest idealnie i pewnie nigdy nie będzie, ale panowie zwracali uwagę, że trzeba się odnosić do realnych scenariuszy, a brak podjęcia przez banki centralne pewnych kroków mógłby doprowadzić do głębokiego kryzysu w realnej gospodarce i bardzo prawdopodobne, że również do kryzysu politycznego. Pierwszy raz się muszę z nimi zgodzić. Gdyby banki centralne nie podejmowały tego typu działań, doszłoby do kryzysu. W krótkim czasie zbankrutowałoby wiele firm, wiele korporacji i krótki kryzys by się szybko skończył. Dlatego, że z rynku wypadłyby firmy, które były najgorzej zarządzane. Zwolniłyby ludzi. Ich aktywa przejęłyby firmy, które w warunkach normalnej korporacji, normalnej konkurencji działają efektywniej, czyli są w stanie zaoferować swoje produkty taniej, szybciej, lepiej, które mają zapasy kapitałowe. I tego typu firmy przejmują aktywa firm, które są źle zarządzane. Kryzys jest genialną rzeczą. W normalnych warunkach kryzys przychodził zazwyczaj co 6, co 7 lat. Doprowadzał do eliminacji firm, które oferowały produkty czy usługi niedostosowane do otoczenia i z rynku znikały firmy źle zarządzane, nieefektywne i ich miejsce przejmowały firmy, które po prostu miały lepsze bądź bardziej dostosowane do popytu produkty i usługi. Kryzys jest potrzebny. Kryzys eliminuje z gospodarki źle zarządzane firmy. W Japonii na przykład mamy 4 stracone dekady, dlatego że tam nie pozwala się nieefektywnym, zadłużonym po uszy firmom upaść. I efekt jest taki, że wszystkich ciągnie się w dół. To jest taki, dam Ci przykład. Mamy załóżmy w Polsce 20 banków. Mamy bankowy fundusz gwarancyjny. Upada jakiś bank, trzeba wypłacić gwarantowane depozyty, po czym zrzucają się na składkę banki, które są lepiej zarządzane. I tak samo działa tutaj sytuacja. Jeżeli ratujemy firmy wybrane kosztem innych firm, to na rynku pozostają firmy, które są gorzej zarządzane, których usługi nie są dostosowane do potrzeb rynku, tylko przetrwają te firmy, które są umocowane politycznie, bo podpięte w jakiś sposób pod kurek z banku centralnego. I to jest problem. Był już kiedyś system, w którym nie pozwolono na upadłości. Firma była źle zarządzana, nieważne, miała dalej funkcjonować. W komunizmie tak to działało. Tyle, że w komunizmie równa się wszystkich w dół. No tak, tylko wszyscy wiemy, że generalnie kryzys oczyszcza trochę gospodarkę i nikt się raczej zwykłego kryzysu nie boi. Myślę, że boimy się przede wszystkim wielkiego kryzysu, na który być może nie możemy sobie pozwolić w obecnej sytuacji geopolitycznej, bo jakie zawirowania by to wywołało na świecie? Strach pomyśleć. Wojtek, są kraje jak Szwajcaria, jak Singapur, jak Hongkong, Liechtenstein, wiele krajów, w których nie ma czegoś takiego jak ratowanie nieefektywnych podmiotów. Tam nie jesteś w stanie dostarczyć dobrych dóbr i usług, nie masz wystarczającego kapitału. Sorry, znikaj z rynku. Chwilowo rośnie bezrobocie, po czym natychmiast, później, ono spada. Bo ci ludzie, którzy stracili pracę w firmie, która była nieefektywnie zarządzana, nagle znaleźli pracę na przykład u konkurencji. A jeżeli się non-stop dotuje firmy, to się ogólnie ciągnie wszystkich w dół. Odnośnie tego, w jaki sposób interwencje banków centralnych wypaczają rynek, dosadnie pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych. W 2006
roku. Pięć największych banków komercyjnych, inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych miało jakiś 60% udział w rynku. Później przyszedł kryzys. Ludziom wmówiono, że trzeba wydrukować z powietrza kilka bilionów dolarów. Wdrożono TARP, gdzie 800 miliardów dolarów z pieniędzy podatników rozdano największym korporacjom. Wszystkich straszono, że będzie wielki kryzys, jak tego nie zrobią. Chwilę później nieefektywnie zarządzane korporacje, które powinny zbankrutować, dostały kasę z rynku. Wyratowano ich na koszt podatników. I co się stało? Małe banki, które w normalnych warunkach sobie dobrze radziły, zostały przejęte przez pięć największych molochów. I dzisiaj pięć największych banków w Stanach Zjednoczonych ma 90% udział w rynku. I co się dzieje? Znowu działają w głupi sposób. Podejmują nadmierne ryzyko, bo wiedzą, że są zbyt duzi, żeby upaść. Jeżeli korporacja bankrutuje, to trzeba ją podzielić na małe części. Część różnych jakichś sektorów sprzedać. W AIG na przykład. AIG to był jeden chyba z większych koncernów, którym pozwolono akurat upaść wyjątkowo w 2008 roku. I firma została sprzedana, została podzielona na poszczególne części. Szwajcarski oddział AIG Private Banking został sprzedany Arabom. Został przemianowany na Falcon. Falcon Private Banking. Dokładnie znam ten case, bo korzystałem z ich usług. Dla mnie jako dla klienta kompletnie nic się nie zmieniło. Stracili akcjonariusze firmy, która była po prostu źle zarządzana. Czy coś tragicznego się stało? Nie. Ale jeżeli będziemy non-stop ratować nieefektywne firmy, największe, to w pewnym momencie zostanie jedna czy dwie firmy. Bo co chwilę ludzie będą słyszeli, że trzeba ratować wielkie firmy, bo jest ogromny kryzys. Strach ma wielkie oczy. Tylko myślę, że różnica między na przykład Liechtensteinem a Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że jeżeli pojawi się kryzys w Liechtensteinie, to my być może tego nawet nie zauważymy. Ale kryzys, wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych może wręcz oznaczać koniec świata, jaki znamy. No, nie, Wojtek. To są tylko i wyłącznie bzdury serwowane nam w mediach głównego nurtu po to, żeby uzasadnić pomoc dla największych. W Polsce jakoś nikt się nie przejmuje hotelarzami, restauratorami. Politycy mają ich w dupie. Wprowadzają obostrzenia, które mają ich wykończyć. Patrzmy na własne podwórko, nie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko dałem przykład, że w Liechtensteinie, jak jesteś źle zarządzany, upadasz. W Stanach Zjednoczonych, jak jesteś źle zarządzany i grozi ci upadłość, idziesz po pomoc rządową, dostajesz ją, a później odwdzięczasz się skorumpowanym politykom. Tak to działa. To przejdźmy może właśnie do tych Stanów Zjednoczonych, bo tutaj było, wciąż jest naprawdę gorąco. Już to trochę w sieci komentowałeś, więc postaram się iść już krok dalej z pytaniami. No, było jak było. Opinie na Wojtek, no jeszcze wracając, jeszcze przepraszam, że ci przerwałem. No wróćmy do tematu. Załóżmy, że moja firma nie ma żadnych oszczędności. Ja nie mam żadnych oszczędności. Robię kiepski produkt. Zamyka się rynek. Spada mi sprzedaż. Nie mam pieniędzy dla pracowników. Dasz mi pieniądze? Po to, żebym przetrwał. Oczywiście, że nie. Czemu? Bo widzę, że sobie na rynku nie radzisz wtedy. No właśnie. A w takim systemie, w jakim ci pseudoekonomiści mówili, ty mi powinieneś dać pieniądze. Ja powinienem za pośrednictwem polityków przymusić ciebie, żeby w postaci jakichś podatków, na radzenie sobie z kredytem, zabrać ci pieniądze w postaci podatków i przekazać mi. Tak, tylko jeszcze raz wrócę. Tym jest właśnie pomoc. Po to, żebym ja nie zwolnił kogoś? No sorry. Zwolnię moich pracowników i najprawdopodobniej dwóch z nich założy własną firmę. Być może zatrudnią kolejnych moich pracowników i stworzą firmę, która będzie lepiej zarządzana, która będzie bardziej przystosowana na ewentualne zawirowania rynkowe. I tak działa zdrowa gospodarka. A dotując nieefektywnych, ciągnie się całą gospodarkę w dół.
Dobrze, to przejdźmy właśnie do sfery realnej, do Stanów Zjednoczonych. To, o co chciałem zapytać, i tak jak mówię, postaram się już iść krok dalej z tymi pytaniami. Wiem, że zdania na temat tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, są trochę podzielone, ale wygląda na to, że fakty są takie, że koniec Trumpa nie ma. I co dalej? I początek Bidena. Początek wyższych podatków, początek większej regulacji. Już dzisiaj czytałem, że zakaz podróży Europejczyków do Stanów Zjednoczonych zostanie przedłużony, bo trzeba dalej z COVID-em walczyć. Zarżniemy tych, którzy sobie jeszcze jakoś radzą. Tych, którzy jeszcze płacą podatki, obciążymy podatkami jeszcze bardziej, no bo przecież trzeba nierobom dać zasiłki. Żeby dobić jeszcze gospodarkę, ja naprawdę, Biden działa jak obcy agent. Jeżeli chodzi o gospodarkę, niszczy ten kraj perfekcyjnie. W tym momencie, nie wiem, czy przegłosowano to już, ale wprowadzono bardzo wysokie tygodniowe zasiłki. Jak to przeliczyłem na zasiłki miesięczne, to wychodziło na to, że po reformie Bidena, nie wiem, jak ktoś w ogóle może reformą to nazywać, bezrobotni będą otrzymywać 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Bodajże do września. To wyobraź sobie, ile musi ci pracodawca zapłacić, żeby tobie się chciało pracować. No przecież za 3600 nie pójdziesz, za 4000 też nie pójdziesz. No bo jeżeli otrzymujesz 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie w postaci różnego rodzaju zasiłków, czy to federalnych, czy stanowych, no tyle łącznie ma wynieść pomoc, to musisz zarobić co najmniej, pracodawca ci musi co najmniej zaoferować 5000 dolarów, czyli 60 tysięcy rocznie, żeby w ogóle ci się chciało pracować. Więc w takich warunkach nie ma szans, żeby w ogóle bezrobocie w Stanach malało. Mniejsza siła robocza, więcej ludzi na zasiłkach. Jeszcze większy deficyt niż był do tej pory, czyli Fed po prostu, podobnie jak pozostałe banki centralne, będzie musiał przyspieszyć dodruk, no bo skądś te pieniądze na zasiłki trzeba wziąć, skoro ludzie nie pracują, nie płacą podatków. Skoro firmy nie mają nagle pracowników, nie mają siły roboczej, to nie wytwarzają wystarczającej ilości dóbr i usług i też będą miały mniejsze zyski, czyli zapłacą mniej podatków. Politycy, widząc, że mniej podatków napływa, jeszcze bardziej będą skłonni do ich podniesienia, bo nie mają pojęcia, czym jest krzywa Laffera. Nie zdają sobie sprawy, że jak podniosą podatki powyżej jakiegoś poziomu, to ludziom się odechciewa pracować, albo tym, którzy się chce pracować, mają wystarczająco dużą motywację, żeby kombinować, jak tych podatków zapłacić mniej. No bo jak płacisz podatku, powiedzmy 15%, to dajesz to dla świętego spokoju. Jak masz oddać 40%, jak na przykład w Kalifornii, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, ten marginal tax, no to kombinujesz, jak to zapłacić jak najmniej, albo po prostu przenosisz się do innych stanów, czy do innych krajów, gdzie podatki są po prostu niższe. Więc efekt będzie taki, że w Stanach Zjednoczonych będzie mieli coraz większe deficyty, plus zaowocuje to w końcu znacznym przyspieszeniem inflacji. No bo jeżeli wytwarzasz mniej towarów, mniej usług, musisz zapłacić co najmniej 5 tysięcy dolarów, czy 4 powiedzmy nawet, ludziom do zbierania owoców, czy do warzyw, no to ich ceny w pewnym momencie eksplodują. W Polsce widzieliśmy efekt lockdownu najbardziej po wzroście cen żywności w zeszłym roku. I to samo będzie w tym, w Stanach Zjednoczonych. Przyznam szczerze, że aż nie dowierzam w te 3,5 tysiąca dolarów, czy to już jest potwierdzone? Wojtek, nie dowierzałem tak samo jak ty. Uważałem, że to jest jakiś fake, więc poprosiłem pracowników, żeby dokładnie przejrzeli dane źródłowe. I było, o ile dobrze pamiętam, 780 dolarów zasiłku tygodniowo. Przeliczyliśmy, pomnożyliśmy to przemiędzy 4,5, no bo przecież tylko jeden miesiąc w roku ma 4 tygodnie, reszta jest dłuższa. I wyszły naprawdę tak horrendalne kwoty. Skoro tak mówisz, okej, okay, chociaż to jest może jakieś tymczasowe rozwiązanie, może jakaś kroplówka dla wybranych. Do września. Nie wiem, jak to jest dokładnie. I myślę, że nie będziemy mieli nigdy w 100% rzetelnej informacji, dlatego że to była wypadkowa zasiłków federalnych, czy wypłacanych na całe Stany Zjednoczone, oraz stanowych. W poszczególnych stanach być może to się różni. Ale podaję ci tylko skalę. Nawet weź to podziel przez dwa. No to jeżeli z 3,5 dochodzimy do 1,5, do 1750, no to co najmniej 2000 dolarów musisz zatrudnić niewykwalifikowanemu pracownikowi. Nie wiem, czy już wprowadzono minimalne wynagrodzenie na poziomie $15 za godzinę.
Do tego dolicz podatki, różnego rodzaju obciążenia i koszt dla pracodawcy jest pewnie na poziomie 25. No dobrze, a co ty na taką tezę, że demonizuje się tego Bidena? Należysz do tej części opinii publicznej, która w Polsce wręcz opisuje tego człowieka, jakby miał doprowadzić Amerykę do jakiejś ruiny. A co jeżeli on pochwali się na przykład wzrostem gospodarczym dosyć wyraźnym w przyszłym roku? Ja nie mam przeciwko Bidenowi nic, nie licząc tego, że jest on marionetką. Przecież on ma demencję i to ma bardzo poważną. Biden czterokrotnie powiedział publicznie w ciągu zeszłego roku, że on kandyduje do Senatu. On jest tylko frontmanem i będzie wykonywał polecenia ludzi, którzy stoją za nim, którzy tak zaciekle walczyli z Trumpem. Tak działa polityka, zawsze są jakieś siły wpływów i tak dalej. No, tak, ja się boję, że on się przekręci przed końcem kadencji i prezydentem zostanie pani Harris, która jest połączeniem psychopatycznego socjalisty z komunizmem, z komunistą. Ameryka w latach 70., 60. była pięknym krajem, gdzie rzeczywiście człowiek, jeden facet pracujący 8 godzin dziennie był bez problemu w stanie wyżywić 4- czy 5-osobową rodzinę. Dzisiaj? Jedź tam, zobacz jak wygląda. Dwie osoby muszą zasuwać, żeby związać koniec z końcem. Podobało mi się takie bardzo krótkie, acz konkretne zdanie podsumowujące życie w Ameryce. To chyba dr Jacek Bartosiak je wypowiedział w jednym z wywiadów. Powiedział: wbrew temu, co się u nas myśli, życie w Ameryce wielu ludzi nie rozpieszcza. Nie. Pełna zgoda. Są pewne stany, w których w miarę dobrze się żyje. Jak Teksas, gdzie masz w miarę niskie podatki, dużą wolność gospodarczą. A są takie stany jak Kalifornia, która niestety zeszła na psy, ale Kalifornia jest 7 największą gospodarką na świecie, gdzie masz bardzo wysoki poziom zasiłków, gigantyczne opodatkowanie. No Musk nie bez przyczyny się przeniósł właśnie z Kalifornii do Teksasu. Są ludzie, którzy na Florydę się przenoszą nie tylko ze względu na klimat, ze względu na dużo mniejszy poziom biurokracji na poziomie stanowym, ze względu na dużo niższy poziom fiskalizmu czy ogólnie podatków. Nowy Jork, to nie wiem, czy jakikolwiek stan doznał takiego odpływu ludzi jak właśnie Nowy Jork. Tam się nie da mieszkać. Ostatnio bezdomnych zaczęli kwaterować na koszt podatnika w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach. No to zobacz, jaki to jest trend. Nagle bezdomni z New Jersey, z okolicznych stanów zaczną się przenosić do Nowego Jorku, no bo po co mają żyć na ulicy, jak mogą mieszkać w tym w 4- czy 5-gwiazdkowych hotelach. To jest tak, jak Soros ściąga do Europy imigrantów, gdzie opowiadano im przed przyjazdem, że dostaną 1000 czy tam kilka tysięcy euro w postaci zasiłków PlayStation i będą w najlepszych hotelach. Dla ludzi, którzy normalnie mogą pracować za $50 w krajach afrykańskich, jak usłyszą, że dostaną $1000 czy 1000 euro zasiłku, to jest zupełnie inny świat. Tyle, że ci ludzie przyjeżdżają do Europy, nie asymilują się, nie uczą się języka, no i później są takie problemy jak we Francji, gdzie mamy getta pod dużymi miastami, tak zwane no police zone, gdzie po prostu nikt przy zdrowych zmysłach nie zapuści się bez kamizelki kuloodpornej i karabinu szturmowego. Widzisz, wymieniasz tak wiele tak złych rzeczy, podkreślasz też często... Ja pokazuję, czym to może się skończyć. Właśnie podkreślasz też, ostatnio gdzieś trafiłem na jedną z twoich wypowiedzi, w której mówisz, że globaliści przyspieszają z tymi wszystkimi pomysłami. Oczywiście. Że jest coraz gorzej, a jeszcze wrócę do tego programu w Telewizji Polskiej. Tam na przykład panowie mówili, że jeżeli chodzi o odejście od gotówki, to właśnie w te kraje, które najszybciej chciały to robić, wycofują się z tego. Więc może to nie jest tak, że idziemy w złym kierunku, ale jednak niektórzy połapali się, że chyba nie możemy do końca w tych kierunkach podążać. Wojtek, kraje, które najszybciej szły w kierunku społeczeństwa bezgotówkowego, to są kraje skandynawskie. I o ile się nie mylę, gotówka praktycznie w Norwegii nie istnieje. Więc nie ma czegoś takiego, póki co, jak odwrócenie trendu. Odgórnie narzucano na przykład rząd federalny w Stanach Zjednoczonych odejście od gotówki, penalizowano gotówkę, tych, którzy się nią posługiwali, zrównywali z dziennikarzy, z handlarzami narkotyków, no bo przecież tylko przestępca ma coś do ukrycia, ale tego typu działania wywoływały zawsze oddolne ruchy.
I na przykład, o ile się nie mylę, gubernator chyba stanu Illinois wprowadził kary, i to naprawdę konkretne, dla sklepikarzy, którzy odmawiali przyjęcia gotówki. Bo było ich już tak wiele. Ale to był ruch oddolny. Nie wiem, na przykład w Polsce prezes NBP Glapiński wyraził się bardzo pozytywnie na temat gotówki, że powinniśmy tą gotówkę chronić, że ona stanowi nasze bezpieczeństwo, naszą niezależność i tak dalej. Ale ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie zrozumieć tego, co robi NBP, bo z jednej strony zwiększa zasoby złota, co było bardzo dobrym ruchem. Ja tak naprawdę nie wiem, czy to złoto rzeczywiście jest polskie, czy nie stanowi przypadkiem zabezpieczenia roszczeń pewnego kraju, narodu, tak to nazwijmy, wybranego. Z jednej strony NBP dodrukowuje kasę po to, żeby obniżyć rentowność obligacji, czyli jeszcze bardziej okradać klasę średnią, a z drugiej strony wypowiada się tak pozytywnie na temat gotówki. Nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić działań przykładowo NBP. Ale ja nie wiem, w którym kraju mówimy tak naprawdę o tym, że kraj był jakoś tak rzeczywiście daleko posunięty w kierunku społeczeństwa bezgotówkowego i nagle zmienił bieg. Tam zwrócono uwagę na Szwecję, że podobno właśnie 2020 rok miał być tym, w którym już ta gotówka miała zniknąć i nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło, to moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście nic z tego nie wyszło, to był to ruch oddolny obywateli. Tak jak ruchem odgórnym jest zamykanie wszystkiego, a ruchem oddolnym weto góralskie. Okej, to jeżeli chodzi o to Szwecję, to być może mamy wśród widzów, słuchaczy osoby stamtąd, może wypowiedzą się w komentarzach i przejdźmy właśnie do Polski. Jeszcze moment na poziomie tym makro. A może nasz NBP, bo mamy Polskę jednak mniej zadłużoną niż kraje zachodnie, robi te mądre, niemądre, ale kroki nieśmiałe, bo i tak mamy jeszcze jakąś przestrzeń fiskalną, bo jeżeli system ma się wywrócić, to najpierw wywróci się u tych bardziej zadłużonych, a my wtedy zdecydujemy, co dalej. Nie mogę się z tym zgodzić. To, czy się system wywróci, niezależne jest tylko od poziomu zadłużenia, tylko od twoich możliwości. Przykład. W 2019 bądź 2018 roku przeprowadzono atak finansowy na Turcję. Uciekał kapitał z Turcji, obniżono im kilkukrotnie rating. Przed atakiem Turcja miała 30% długu w relacji do PKB. I atak był na tyle skuteczny, że Bank Centralny Turcji w pewnym momencie musiał podnieść stopy procentowe bodajże chyba nawet do 30 punktów. Nie, przepraszam, do 23, mój błąd. Ale to pokazuje poziom. Startujesz z punktu 4 czy 5% i dochodzisz do 23, żeby uspokoić sytuację. Tym samym zażynasz lokalny rynek po to, żeby obronić kursy walutowe. Dla porównania Włosi, którzy mają dużo gorszą gospodarkę niż Turcja, są nieporównywalnie bardziej zadłużeni, mają rentowność obligacji gdzieś na poziomie okolicy pewnie 1%, może 1,5%, mówię o 10-latkach, mają stopy procentowe negatywne jak w całej strefie euro i nie mają z tym najmniejszego problemu, bo mogą w pewnym momencie powiedzieć: słuchaj, Lagarde, albo wydrukujesz wystarczającą ilość euro i skupisz nasze obligacje, albo wychodzimy ze strefy euro, przestajemy spłacać nasze długi eurowe i rozwalamy strefę euro. I to jest przykład pokazujący, że jeden kraj może być zadłużony grubo powyżej 100 czy 120% PKB, drugi 30% i ten, który ma 30%, jest w gorszej sytuacji. Co więcej, twój dług może się diametralnie zmienić, dlatego że jak pokazał 2020 rok, rząd Kanady zwiększył dług rządowy o 30% w relacji do PKB w ciągu jednego roku. W jeden rok ci rośnie o 30%, czyli przykładowo z 35% na 65%. Całkowity dług Kanady wzrósł najwięcej ze wszystkich krajów i najszybciej w historii, bo aż 80% w relacji do PKB, jeżeli policzymy dług osobisty, korporacyjny, z wyłączeniem sektora finansowego i rządowy. O 80%. Więc jeżeli zamkniesz gospodarkę, jeżeli drastycznie zwiększysz zadłużenie, to możesz doprowadzić kraj sensownie zarządzany jak Kanada do ruiny w ciągu 2 czy 3 lat. Możesz wywołać tam kryzysy zadłużenia.
Okej, to w takim razie będziemy przez te najbliższe 2-3 lata obserwować i zobaczymy, czy świat przynajmniej w części, w niektórych krajach się zawali, bo mi się wydaje, że się nie zawali. Wojtek, nie. On się nie zawali. Problem lockdownów najbardziej dotyczy części anglosaskiej, czyli Unia Europejska, zwłaszcza ta stara Unia, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, no Japonię można jeszcze do tego dołożyć. Azja Południowa się świetnie rozwija. Chiny, od których się wszystko zaczęło, zlikwidowały jakiekolwiek obostrzenia po ilu? Po 2, po 3 miesiącach? I Chiny tak naprawdę mają dodatni wzrost gospodarczy za zeszły rok. W tym roku prognozują 4 czy 5% wzrost PKB. W Azji Południowej jest podobnie. Chiny, jak i 15 pozostałych krajów w Azji, utworzyły strefę wolnego handlu. To jest coś, co można by najbardziej porównać do wspólnoty węgla i stali, którą w latach 60. utworzono w Europie Zachodniej. Czyli handlujemy razem, ale nie wcinamy się w jakieś chore normy w stylu, nie wiem, ile może powinien wynosić odpowiedni ogórek, albo jak powinien być zakrzywiony, bo już do takich patologii dochodziło w Unii Europejskiej. Oni po prostu się otworzyli na wolny handel między narodami, znoszą różnego rodzaju regulacje, które ten handel ograniczały. I to jest strefa, jeżeli weźmiemy pod uwagę globalny PKB, to jest dwukrotnie większa od Unii Europejskiej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość ludzi, to jest chyba sześciokrotnie większa. I o tym się w ogóle nie mówi. Ale to jest na przykład blok gospodarczy, który bardzo szybko wyniesie się do naszego poziomu europejskiego. Bo jeszcze niedawno najwyższy poziom życia mieliśmy w Unii Europejskiej, zwłaszcza tej starej, oraz w Stanach Zjednoczonych. Teraz się to wszystko odwraca. Kraje azjatyckie, w których mamy mniej przepisów, niższe podatki i lockdown nie był tak surowy jak u nas, teraz nadrabiają zaległości. Okej, to ja tylko doprecyzuję jeszcze, że mówi się o tym między innymi na kanale Nam Zależy. Odsyłam widzów do jednego z ostatnich wywiadów. Tłumaczył to Radosław Pyfel, przy czym tutaj warto podkreślić, że to jeszcze de facto ta strefa nie istnieje, tylko te wszystkie kraje porozumiały się i będą to realizować w najbliższym czasie. Tak, na takim etapie to stoi. Ale tam największym graczem jest Chiny, a Chiny prą niesamowicie do przodu. Więc przypuszczam, że mimo, że oni mają tam plany chyba na 20 lat znoszenia różnych barier, to te bariery zostaną zniesione dużo, dużo szybciej niż nam się wydaje. Bardzo prawdopodobne. To na koniec jeszcze zejdźmy na nasz polski grunt i zapytam w końcu o ten bunt polskich przedsiębiorców. Powiedz, jak patrzysz na tę inicjatywę? Gdyby był w Polsce, to bym po prostu chodził od restauracji do restauracji i płacił podwójne rachunki, żeby tym ludziom podziękować. To są prawdziwi bohaterzy narodowi, którzy mają odwagę sprzeciwić się opresyjnemu rządowi, którzy wiedzą, że jak tylko uruchomią działalność, czyli zaczną świadczyć usługi bądź produkować towary, które są ludziom potrzebne, narażą się na opresję ze strony policji, ze strony sanepidu. Mogę tylko im pogratulować odwagi i życzyć wytrwałości. Świetny ruch. Prawda jest taka, że to jest jedyna metoda walki z politykami, bo jedyne, czego oni się boją, to jest przebudzenie i masowe nieposłuszeństwo, bo oni wtedy widzą, że nie są w stanie kontrolować ludzi. Mam nadzieję, że w pewnym momencie jeszcze policja się zacznie buntować. Jeżeli nie policja, to może wojsko, tak jak w przypadku Ekwadoru, gdzie policja pałowała pokojowo protestujących ludzi i wojsko bardzo brutalnie zareagowało, roznosząc po prostu w pył policję. Ale to, od czego trzeba zacząć, to jest masowe nieposłuszeństwo, masowe protesty po to, żeby politycy zobaczyli, że nie mogą sobie tak po prostu łamać konstytucji, wprowadzać w drodze rozporządzeń jakichś bzdurnych przepisów, które niszczą przedsiębiorców i ludzie będą potulnie czekać, aż głód ich po prostu wykończy. Oby tak dalej. Czyli jak rozumiem, zauważasz tutaj, że przedsiębiorcy nawet dla zasady, nawet jeśli już miałyby gasnąć te obostrzenia, powinni pokazać pewien pazur właśnie po to, żeby w przyszłości już tak z nimi nie igrano. Dokładnie tak. Okej, to ja jeszcze na sam koniec już powiem. Powinni na przykład, nie, brakuje mi jednej rzeczy, brakuje mi upublicznienia danych polityków z ich miejscem zamieszkania,
z danymi ich dzieci, najbliższych rodzin, gdzie ci ludzie mieszkają i to konkretnie z imienia i nazwiska tych, którzy głosowali faktycznie za wprowadzeniem tego typu obostrzeń. Bo jeżeli w efekcie działania albo tępego, albo skorumpowanego polityka, który ma jakiś interes w tym, żeby głosować za takim rozporządzeniem, które zabija w Polsce przedsiębiorczość, w efekcie obniżając niesamowicie standard życia, w skrajnych przypadkach doprowadzając ludzi do samobójstw, my powinniśmy jako obywatele z okolicy naszej uprzykrzać życie tym ludziom, bo wtedy oni nie będą czuli się bezkarni. A dzisiaj oni są anonimowi. Zobacz, dlaczego dobrze tak działa Liechtenstein, dlaczego dobrze tak działa Szwajcaria, która jest zlepkiem iluś tam kantonów. Dlatego, że większość decyzji podejmowana jest przez polityka, który jest moim sąsiadem. I on boi się zrobić coś głupiego, bo jak to zrobi, to ja zaraz przyjdę do niego i będziemy rozmawiać na innym gruncie. A w Polsce politycy czują się bezkarni, bo są anonimowi, bo głosują w Warszawie, a ich decyzje mają moc na terenie całego kraju. To jest tak jak Simonem, który jest silnie uzależniony od pieniędzy z koncernów farmaceutycznych, które sprzedają szczepionki. Dlatego tak intensywnie wypowiadał się jako ekspert, zachęcając ludzi do szczepień, wymuszając wręcz nawet na nich noszenie maseczek i takie totalne posłuszeństwo. Tyle, że ludzie się przebudzili i zaczęli jego atakować, jego rodzinę. I w pewnym momencie on zmiękł. I to jest też piękna nauczka dla potencjalnych naśladowców. Jeżeli będziecie igrać z nami jako populacją, to możecie się spodziewać odwetu. I tak działa normalne społeczeństwo. Jeżeli działasz na czyjąś szkodę, to oczekuj, że to się odwróci przeciwko tobie. Dlatego tak ważne jest przebudzenie wśród ludzi. Okej, zostawiamy w takim razie te wszystkie sprawy bieżące. Będziemy gdzieś tam za 2-3 miesiące kontynuować omawianie tego wszystkiego. Na sam koniec, na razie w ramach takiej małej zapowiedzi, powiemy jeszcze o kursie, który zorganizowałeś, szerzej może w kolejnym odcinku. Natomiast wiem, bo rozmawialiśmy poza anteną przed tą rozmową, że na naszym kanale jako jedynym spośród wszystkich, na których udzielasz się w formie wywiadów, komunikujesz o tym kursie. Powiedz, skąd ten zaszczyt akurat dla nam zależy? Pierwsza rzecz, bo pracujemy ze sobą od bardzo dawna i od samego początku utrzymujesz niesamowicie wysoki poziom merytoryczny, co mi bardzo odpowiada. Od samego początku utrzymujesz bardzo duże zasięgi, w przeciwieństwie do wielu osób, z którymi pracowałem. To jest, mówiąc proste, trzymanie bardzo, bardzo wysokiego poziomu w długim czasie. No i chciałem to docenić w jakiś sposób. A odnośnie kursu, wiele osób już czytało moją książkę. No, 20 kilka tysięcy osób ją kupiło. Na blogu też jest około systematycznie czytających teraz pewnie ze 120 tysięcy osób. Ostatnie filmiki widziało grubo ponad 500 000. Tak w dużym skrócie. W kursie zebrałem całą moją wiedzę do kupy. Poszerzyłem nawet znacznie to, co było w książce. Przygotowałem 13 działów. I podobnie jak książkę, w pierwszej kolejności chciałem podziękować moim widzom, moim słuchaczom. Sprzedawałem ją w kurs, podobnie jak książkę, w niższej cenie. Tylko komunikowałem to tylko i wyłącznie u siebie na blogu. Natomiast ze względu na naszą współpracę chciałem, żeby też twoi widzowie dowiedzieli się o tym, że do pewnego momentu można ten kurs nabyć po prostu w niższej cenie. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, komunikowałem to tylko u siebie na blogu i wyjątkowo w twoim kanale. Jeżeli ktoś chce więcej informacji, zapraszam na stronę kurs.inteligentnyinwestor.pl albo na moim kanale jest wręcz film Kurs versus Książka, co lepsze, gdzie ja tam mniej więcej przez 20 minut odpowiadam na pytania osób, które te pytania nam zadawały. Okej, to o tym pewnie jeszcze porozmawiamy trochę więcej w kolejnym epizodzie przy okazji tematów inwestycyjnych. Teraz po prostu odsyłam wszystkich do opisu filmu. Może ktoś będzie zainteresowany. Tymczasem zapraszam na kolejną część za 2-3 dni i dziękuję za rozmowę. Dzięki również.